Panie doktorze, czy mógłby Pan nam zaprezentować, jak wygląda ta metoda leczenia? Tak jest. Akupunktura jest metodą leczenia, która wywodzi się ze starożytnych Chin i polega na wkuwaniu takich niezwykle cienkich, oczywiście sterylnych igieł w określone miejsca na ciele człowieka. Pomoże w tym nam Radek, który właśnie leży i dzielnie znosi te wkucia. Radku, czy to boli? No właśnie nie, no jest to takie specyficzne, ale na pewno nie boli. Czyli to nie boli, proszę Państwa. Panie doktorze, ile Pan wkuje takich igieł Radkowi i dlaczego taka, a nie inna liczba? Podczas zabiegów akupunktury liczba igieł ma oczywiście znaczenie. Bardzo ogólna zasada jest taka, że im mniej używa się igieł, tym silniejszy efekt się uzyskuje. A ponieważ miałem możliwość zbadania naszego pacjenta w przerwie, to postanowiłem zastosować terapię złożoną z trzech nakłuć. A na czym polega taka diagnoza wcześniej? Co pan sprawdza? O co pan pyta? Diagnoza w medycynie chińskiej jest bardzo podobna do diagnozy w medycynie zachodniej. Polega na zebraniu bardzo dokładnego wywiadu. Oczywiście na dowiedzeniu się o wszelkich poprzednich konsultacjach lekarskich, o rozpoznaniach, o sposobie leczenia. Ale również na badaniu palpacyjnym i tutaj. Palpacyjnym? Czyli badaniu dotykiem. I tutaj głównie badamy puls pacjenta w medycynie chińskiej trochę inaczej niż w medycynie zachodniej. Jak również na oglądaniu pacjenta w całości i tutaj szczególną uwagę poza kolorem skóry, oczu i tak dalej, zwracamy na wygląd języka. A dlaczego akurat języka? W medycynie chińskiej jest to takie miejsce, w którym mogą uzewnętrzniać się funkcje różnych narządów wewnętrznych. Panie doktorze, proszę powiedzieć naszym widzom, czy ta metoda leczenia, jeżeli chodzi o bóle głowy pierwotne, czy przynosi dobre efekty, czy to jest skuteczna metoda, czy klinicznie potwierdzona? Tak, panie doktorze, to jest metoda niezwykle skuteczna. W bardzo wielu badaniach klinicznych, w setkach badań klinicznych potwierdzona jest skuteczność w wielu różnych bólach głowy, głównie w bólach głowy o typie migrenowym i w napięciowych bólach głowy. Czyli w tych pierwotnych, o których mówiliśmy z panią doktor. Z panią doktor. Na tyle jest to metoda skuteczna, że w Wielkiej Brytanii odpowiednik naszego Narodowego Funduszu Zdrowia zalecił lekarzom pierwszego kontaktu stosowanie akupunktury jako metody pierwszego rzutu, czyli metody przed farmakoterapią. Czyli nawet zamiast tabletki od razu idziemy i zrobimy sobie zabieg. A jak długo nasz Radek musi tak leżeć, żeby to zadziałało? Zabieg trwa różnie w zależności od rozpoznania. Najczęściej w okolicy 20 minut, aczkolwiek zdarzają się również takie bardzo krótkie zabiegi trwające od kilkunastu sekund do mniej więcej 3 minut.